jak to jest, że po 2 latach małżeństwa Grażyna zaczyna być Januszem znudzona, rozczarowana. Janusz przestał Grażynie dostarczać wrażeń, emocji. Zrobił się nudnym samcem. Grażyna pewnego dnia może wygarnie Januszowi, że mogła poznać bogatego szejka. Tylko Grażyna też niech sobie zdaje sprawę, że przy jedynym szejku, jakim stała, to w McDonaldzie. Grażyna widzi, że sąsiad kupił nowy samochód, a oni dalej jeżdżą Skodą Fabią w LPG. Miało być pięknie. Miało być życie idealne. A tutaj Janusz nie zarabia tyle pieniędzy, ile powinien. Grażyna robi się na niego zła. Janusz oddaje jej większość zarobionych pieniędzy. Przepisał mieszkanie, które otrzymał po ślubie, po przodkach, na Grażynę. Janusz u Grażyny nie ma w jej tym gadzie mózgu żadnego szacunku. On jest dla niej słabym mężczyzną. Prawdziwy mężczyzna, samiec alfa, dominator. Niegrzeczny bad boy nie oddaje swoich pieniędzy wszystkiej kobiecie. Prawdziwy mężczyzna, który chce, by ta kobieta koło niego chodziła, starała się. Jest tajemnica, którą wam dzisiaj zdradzę. Ale mam nadzieję, że też się odwdzięczycie łapkami, komentarzami, subskrypcjami, no bo jak widzicie, Życie w Ogrodzie 2 zdobywa 1-2 subskrypcje dziennie. Więc może się jakoś wspólnie zmobilizujemy. Nigdy nie mów kobiecie, ile zarabiasz, ile masz. Nigdy. Bo to wtedy wzbudzi u niej ogromne pożądanie. Będziesz dla niej wspaniałym mężczyzną. Będzie szanować to, że nie jesteś słaby. Dokładnie. Ta tajemniczość. A tak, tak ona będzie miała wszystko na tacy. Prędzej czy później powstanie nuda. Kobietę trzeba wprowadzać w stany. Nie być cały czas miłym, kochanym. Kłótnia, być bezczelnym. To czasem dobrze robi. No ale wróćmy do Janusza i Grażyny. Pewnego dnia w pracy u Grażyny pojawia się bardzo przystojny chłopak. Wysoki, symetryczną twarzą, bezczelny. Głupimi komentarzami, głupim zagadywaniem Grażynę w coś wstąpiło. Tak jakby jej ciało coś zalało. Jakieś hormony. No i nastał dzień, na który Janusz bardzo długo czekał. Dużo się modlił, starał. Pojawia się śliczna, piękna dzidzia. Piękny chłopczyk. Ależ Janusz jest szczęśliwy. W końcu się udało. Te modły, modlitwy się spełniły. Ktoś go wysłuchał w końcu. Wstęp do tego tematu w dzisiejszym odcinku został wykonany w poprzednim odcinku, gdzie wspominałem wam, no poruszyłem temat, no, że mężczyzna ze średnimi genami, ze średnią urodą, no nie ma takich dużych szans na to, by te kobiety rozkochiwać i zapładniać. Jedną po drugiej. Ale powiedziałem wam, że jeżeli taki mężczyzna jest szefem mafii, jest gościem, którego każdy się słucha i każdy szanuje, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I może na koniec dzisiejszego odcinka poruszymy właśnie temat pieniędzy. Czyli będzie delikatna zdrada, niewinna i pieniążki. Ale to drzewo trzeszczy, pewnie będzie słychać, ale ciortam. W następnym odcinku zmienię miejscówkę, chociaż tu jest mi bardzo przyjemnie, lubię to miejsce. Musimy sobie zdać jedną sprawę, że mężczyzna, który ma pieniądze, ma to coś, to, co jest najważniejsze dla samca, wokół niego kręci się orbita kobiet. Poważne zawodniczki dookoła tego pana z brzuszkiem niskiego, no, bez symetrycznej twarzy, dookoła niego się kręci tyle dziewczyn, że to jest coś nieprawdopodobnego. Dokładnie.
kobieta nie pozwoli sobie w życiu na zdradę, na skok w bok, nawet z przystojnym mężczyzną, gdy ten jej mąż jest piekielnie majętnym człowiekiem. Wiecie dlaczego? To jest trudne do zrozumienia, ale ta kobieta ma za dużo do stracenia. Ona nie będzie ryzykowała skoku z przystojnym, bo może stracić bardzo wiele. Czy to prawda? Ale tak jest. Pieniądze są bardzo ważne. Daje bezpieczeństwo, stabilizację, rozwój dzieci. Dzieci mają lepszy start w życiu. Dokładnie. Dlatego, gdy staniesz się bogatym, wpływowym mężczyzną, zdasz sobie sprawę, że nagle to kobiety ciebie zdobywają i to kobiety walczą o ciebie, a nie ty musisz się o kobiety starać. Czyli nie potrzebujesz podrywu. Nie istnieje dla mnie coś takiego jak kurs podrywu. Kursem podrywu jest zaradność i działanie. W oczach kobiety wzbudzasz szacunek. No i w następnych odcinkach może też temat się pojawi tych bad boyów, niegrzecznych gości, kryminalistów, na których kobiety też tracą głowę. Tracą głowę, bo są po prostu hormonami zalewane. Ale takie życie. Życie w ogrodzie 2. Dzięki, że obejrzeliście, że jesteście. W takim razie już zostaliście stałymi widzami. Życie w ogrodzie 2. Fajnie, jakbyście byli też trochę fanami. Byście lubili, wspierali. Chociaż tak już się dzieje, bo negatywnych komentarzy jest mało. Pozdrawiam, do usłyszenia. No i dbajmy o te nasze grażynki. A, właśnie. Bycie niedostępnym. Jeżeli kobieta robi shit testy, czyli załóżmy specjalnie cię testuje, czy ją kochasz, że załóżmy rozstanie planuje, by sprawdzić, czy będziesz płakał, reagował. Zawsze bądź niedostępny. Jeżeli dziewczyna pisze, no że nie ma czasu w sobotę, to nie odpisuj. Daj spokój. Gdy ona pomyśli, ja pierdzielę, dlaczego on do mnie nie pisze? Czy on się za kąś inną umówił? Dlaczego on o mnie nie myśli? I w jej głowie pojawia się burza. Burza, która może spowodować przy odpowiednim twoim manipulowaniu. Może być też to niegłupie. By troszeczkę właśnie też te gierki wobec kobiet wprowadzać. Ale jeżeli będziesz białym rycerzem, czyli takim, który będzie na każde zawołanie dla kobiety, nie masz u niej szans, jesteś nikim. Będziesz latami koło niej chodził, ona i tak da się zapłodnić temu przystojnemu, niegrzecznemu, z genami alfa. Czego ty nie będziesz robił? Kupował futra, w prowidencie brał pożyczki na szpilki. Ona i tak ten miód innemu niedźwiadkowi da. Takie jest życie. Dobry zawsze przegrywa. Janusz, sam jest beta. Brzmi brutalnie, ale tak jest. To jest wojna o geny. Zobaczcie, tutaj też bakterie wdycham. Organizm jakiś, mój organizm ma układ odpornościowy. To jest ciągła walka. Gdybym nie miał układu odpornościowego, to ja bym umarł. To jest walka o geny. Walka, to jest wojna. Nasza przyroda, natura. Pozdrawiam, dzięki. Do usłyszenia. Udostępniajcie ten filmik. Na Facebooka, gdziekolwiek. Dlaczego by nie? Cześć.